Jestem zmęczony w kapsko i dzisiaj spróbujemy, a raczej na pewno to zrobimy, czyli kupię wszystkie tocy z Premier League w karierze menadżera, bo w fucie nie byłoby mnie stać. A w karierze? Czemu nie? Widziałem, że za granicą osoby robią takie filmy i uznałem na tytuł genialny. No, i też przesymuluję z dwa sezony, żeby coś się wydarzyło, nie tylko żebym ich kupował i zobaczył, ile faktycznie kosztują. Co? Zostaw lajka, subskrypcję, Instagram, no. Discord tu, więc dzisiaj będziemy ich kupować. Totalnie nie rozumiem koncepcji tego filmu, bo nie wiem, co tutaj może się wydarzyć. Ten film brzmi, jakby był totalnie nudny. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie i będą tutaj giga dymy. Mój menadżer nazywa się Kapsko Shish. Dokładnie tak. I co? Kupmy ich, zobaczmy, jak będą sobie radzić w Premier League. Czy faktycznie najlepsza drużyna Premier League będzie najlepsza. Co? Brzmi to bez sensu, ale zobaczymy. W sumie tak szczerze nie musi być najlepsze. Bo jak na przykład taki Fofana ma 77 overalla, to w teorii nie jest najlepszy. Myślałem o tym, żeby pozmieniać im wszystkim statystyki na faktycznie overalla takie, jakie mają na tocach, ale tak szczerze nie wiem, czy w tym byłby sens, ponieważ za wszystkie bym płacił po, nie wiem, 500 milionów i tak by było pewnie za każdym razem i nie wiem, czy to by było ciekawe, więc uznałem, że zrobię to na zwykłej drużynie, bo też zauważyłem, że za granicą tak robią, to uznałem. Jak już podpierdziko pomysł, to zrobię tak samo. To zacznijmy sobie od kupna zawodnika, który ma najmniej overalla. Czy ja wymyśliłem przed chwilą nowe słowo? Nie wiem. To kupmy sobie Fofanę. On może kosztować między 28 a 42. To mój menadżer, Kapsko. Zaoferuj kwotę za piłkarza. Daję 28 milionów. Myślę, że taka cena będzie pyte dobra. Cóż ofertę? Bardzo ciekawe. Czyli mówisz, że tyle. Też cel tego filmu jest taki, żeby kupić tych zawodników, ale za jak najmniejszą kwotę. Wiecie, o co chodzi? To dam 35. Co ty na to? Mniam, wyszotka. Dobra, piono zbita, czyli najprawdopodobniej Fofanę będziemy mieli, tylko jeszcze kontrakcik. Nie wiem w sumie, czy wam pokazywać, jak podpisuję z nimi kontrakt. Nie mam pojęcia. No i tutaj nie będę kombinował, zaakceptuję. No i gitara. Ale punczek. Znacie punczka? Nie znacie, na pewno. Tutaj dowodzik na to, że udało się kupić Fofanę, więc tutaj... Nie, to muszę pokazać, jak ja jestem. Jak ja jestem w prawym górnym, to będzie gdzieś tu albo tu. Nie wiem, czy dobrze pokazałem. Kolejnym zawodnikiem będzie Mason Mount. I może kosztować troszkę kaski. Piona zbita z tym chłopem. Dajemy... Ty, zapomniałem, ile tam pisało. 55? I czy się zgodzi? Kurde, no ten milion podbił. Nie, spotykamy się w połowie. Koleżko. Daję tak 55,5 i powinno być git. Git. No i dokładnie tak, zgodził się. Kontrakcik będzie podpisywany. Tak nie lubię się bawić w te płace i dodatkowe opłaty, że zawsze akceptuję. Może się nie opłaca, ale ja tak robię. Piątki zbijane. On klepnął go w dupę, widzieliście? Co się wydarzyło? No i oficjalnie Mason Mount jest w Brighton. Kolejnym zawodnikiem będzie chyba Luke Shaw i może kosztować coś w okolicach 43-4. Damy 44, może się uda. Solskjaer, siemanko. 45 dajmy. No i się zgodził. Szybko poszło. No i płacę akceptujemy, bo nie umiem tego ustawiać. No i mamy Luka Shawa w naszym zespole. Mamy informację, że Luke Shaw już przeszedł do Brighton i tutaj zobaczmy jeszcze dokładnie sumę 45 milionów, więc chyba wydaliśmy już coś w okolicach 150, a to dopiero trzech zawodników, więc jeszcze wydam sporą sumkę. Kolejnym zawodnikiem, z tego co pamiętam, jest, nie pamiętam, a Sołcek, czeski pomocnik i kosztuje 47 milionów, wartość jego to 38 milionów, a musimy zapłacić coś w okolicach 47. Siema, kurde, witam, 47. I zobaczymy, czy się zgodzi trener West Hamu. O ty kur... Ej, no przesada imu. 55 milionów, ale czemu oni są... chcą aż tak dużo? Kurde, nie zmieniłem tych 10%. Nie wiem, jak to liczyć teraz. Ej, w sumie mogę dawać ten procent. Ty, czemu ja wcześniej o tym nie pomyślałem? No co? To jest moja ostateczna oferta. Tak naprawdę nie, bo muszę go kupić tak czy siak, ale tak sobie powiedziałem. No i się zgodził. O nie, muszę sam wpisywać. To będzie porażka. Dobrze czy źle? Jezu, tak nie potrafię tego robić. 500 000 to dużo? No i czy się zgodził? Jezu, jeszcze będzie o grosze się walczył, no. Dobra, i Sołcek u nas w klubie. Teraz będzie już nieciekawie, ponieważ już zaczynają się zawodnicy. Dajcie mi moment. O kur, zacząłem ich usuwać. Why you so stupid?
Myślałem, że literką D usuwa się, znaczy sortuje się, a to się okazało, że się usuwa. I tutaj mieliśmy niezbity dowód na to, że jestem idiotą. A jeszcze wam nie pokazałem Soucka w koszulce Brighton. O tym zapomniałem, a to jest bardzo ważne. Kupiliśmy go za 60 milionów. Myślę, że dałoby się lepiej, ale ja nie umiem. Teraz mamy już zawodników 84+, czyli nieciekawie. Chociaż Gündogan, albo Gündogan, Gündogan czy Gündogan? Nieważne, ten Niemiec. Jego wartość to już 41 milionów, ale można go kupić podobno za 52. Już jesteśmy na spotkaniu, jest ciemno, fest. A ja bym dał 41, uznajmy. I dodaj procent, dał na maksa. Według mnie nie głupie. Genialna propozycja. Ty! Chyba odkryłem najlepszy sposób. Ej, no za dupę go łapię, widzieliście to? No, no 100%. Ale posrane. No Boże. No i myślicie, że to git? No już wsadzili tutaj koszulkę Lukaszowa? Jak szybko. No i się zgodził. Ej, wiecie, że na PC można zrobić tak i zatrzymujesz? On jest chujony z tej informacji. O, tutaj ładniejsza scena, to już poważnie. Ale szefik. Go kupiliśmy za 41. Ruben Dias pewnie będzie drogi. No i tutaj zaczyna się nieciekawie. Ale zrobimy taką samą taktykę. Daję 57 milionów, albo 58 i 25% od sprzedaży. Ale ten procent to w sumie jest genialny. Możesz nigdy nie sprzedać tego zawodnika, a kupujesz go w chuj taniej. O kurzyko. Dobra, nie zawsze to działa. Jest problem, widzowie, jest problem. No to spotkajmy się. O tak. No ej, pieniądze mi się kończą. Ty, jak ja mam to zrobić teraz? Co za skamer? Dobra, daję tyle. Zgodził się. I złóżmy ofertę i czy się zgodzi Ruben Dias? Superancko. Zgodził się. Ruben Dias został kupiony za 89 milionów. Póki co jest to najwięcej, to teraz zawodnikiem będzie Rashford. O Jezu. O kur... Dobra, spróbujemy dać z tym procentem. Może się zgodzi. Dajmy mu 80. Ty, ja nie klaskałem. Zostanie mi 58 milionów. No dajmy te 5%. Myślę, że na 5% jeszcze może się zgodzić. I zmniejszmy to sobie o coś takiego. Zgodził się. Ty, a jeżeli ja symuluję tego samego dnia, Guardiola musiał, na przykład Guardiola, bo już kupowałem dwóch zawodników City, jeżeli się nie mylę, i on musiał dwa razy do mnie przyjechać tego samego dnia, żeby się dogadać? Dziwne. Odrzuć tą klauzulę, weź. No, sam zaproponował. Dobra, już będziemy mieli tego Rashforda. Ale pytanie jest jedno. Skąd ja mam wziąć resztę kasy na Salaha, Vardiego, Sona i innych? Tylko zobaczmy Rashforda w koszulce Brighton. Tak dla... Jak to się mówi? Tak dla... No i jak się mówi, że zobaczmy coś? Tak dla... Wiecie, o co chodzi? Nie mam pojęcia, naprawdę. Kupiliśmy Rashforda za 120 milionów, tutaj macie. Dobra, mam kasy już, musiałem trochę pocheatować, jak już powiedziałem, ale już możemy wrócić do kupowania naszych gagatków. Cancelo, teraz dopiero będzie Cancelo, tutaj wartość 61, można próbować za... Co? 82? Standardowa taktyka, daje 60 milionów na początku i procent. No Guardiola ewidentnie nie lubi tych procentów. Ty, ja nie mam takich pieniędzy, ja za mało sobie dodałem. Za 100 musi się zgodzić, bo innej opcji nie widzę. Dobra, zgodził się, całe szczęście. Ale teraz nie mam pieniędzy. Dobra, kontrakcik. Już pieniądze powinny być na moim koncie. Mam nadzieję, że są. O, patrzcie, ile mam teraz kaski. Aż się nie mieści na koncie. Proste. Dajmy coś takiego. I czy się zgodzi Cancelo i ten obok niego chłop? O, ten? Elegancko. Dobra, to Cancelo jest już u nas. Równe 100 milionów za obrońcę. Ty, chyba przepłaciłem. Dobra, teraz Vardy. Vardy może być w sumie tani. Kurde, Real chce go kupić. Ja dupia. Daję 50 milionów, daję jakiś procent. No i czy trener Leicester się zgodzi? Przed chwilą go kupiłem. Kurde, się nie zgodzi przecież za taką. Huu, dobrze, że nie wyszedł. Brendan Rodgers, jak ja cię kocham. 75 milionów za Vardiego. Wydaje mi się, że to sporo. Dobra, zgodził się Brendan Rodgers. Git, tutaj negocjujemy już. Mam tyle zawodników, naprawdę? Dobra, kogo tutaj zwolnić? Nie, dobra, nie zrobię tego, ale by było dość śmiesznie w komentarzach, jakbym to zrobił. Nie no, wszystko proponuję, to na pewno tej płacy nie zaproponuję. No szkur. Dajmy tyle, ile dostało. I tutaj dajmy te 500 000. Słusz ofertę. No i się zgodził. Więc oficjalnie za Vardiego daliśmy 75 milionów. Wydaje mi się, że dałoby się tutaj wyhandlować trochę taniej. Ale niestety mi się nie udało, ale może komuś z was, jak komuś będzie się chciało zrobić taki challenge. Kolejny zawodnik to będzie Bruno Fernandes. Wartość 121 milionów.
milionów, musimy zaoferować 154 co najmniej. Ale coś czuję, że za 154 to ja mogę mu buty zawiązać. Standardowo, procenci w górę. I tutaj dajemy stówkę. Spadaj z czawiu, gnoju. Biblet hump, co się wydarzyło? Zostały mnie samego i wiesz, tym Bruno musimy poczekać. Kupmy sobie Edersona. 120 milionów, wartość 92. Dobra, Guardiola, witamy się po raz piąty dzisiaj. I raz jest dzień, a raz jest noc. Bez sensu. Dajemy tutaj 120 milionów, bo się boję trochę, że on też się zdenerwuje. Wjechał mi na psychę ten Solskjaer. Dajemy 25% i powinni się zgodzić. O, szybko poszło. A Guardiola nie podejrzewa czegoś, że wykupuje jego wszystkich zawodników praktycznie? A to nie mój problem. No nie. Dobra, ale już chyba umiem. Daję tyle samo po prostu i działa. Dajmy tak. Może ja daję tak zawyżone te bonusy, że jestem głupi. No i Ederson nowym zawodnikiem. Dobra, zostało nam 5 zawodników do kupienia. Tego muszę kogoś wykurzyć z składu. O, tutaj jest Kapsko i Ederson. A kolejnym zawodnikiem, którego spróbuję kupić, to nie jest Bruno, tylko... Co jest? Co jest? A, myszka. Próbujemy kupić Harry'ego Kane'a. Znaczy, wiadomo, że się uda, ale to zależy za ile. Tutaj mamy wartość 123 miliony. Ogólnie trzeba zaoferować 154, 155 bardziej. Co najmniej, ale wydaje mi się, że to będą znacznie większe pieniądze. Ty, nie pamiętam ile trzeba zaoferować. Ale mam pamięć, kreciu. Dobra, dajemy 130. Trochę źle to zrobiłem. Za 1 300 000 to raczej się nie zgodzą. No i zobaczmy, czy się zgodzą. Trochę dużo. Potykamy się w połowie takiej niepełnej. Daję tyle i proszę dać mi go do składu. Kury. To chociaż równe 200, żeby było łatwiej liczyć. Dobra, za 200 milionów się zgodzili. Ty, ale jakie wysokie te ceny. Kiedyś to pamiętam Harry'ego Kane'a taniej dało się kupić. Podejrzane. Tak o. I powinni się zgodzić. Znaczy Harry Kane powinien się zgodzić na taką płacę. I ten ziomek obok niego. No i się zgodzili. Dunk może stracić miejsce w składzie. No myślę, że jest na to szansa. Kupiliśmy go za równe 200 milionów. No i tak on się prezentuje. Kolejnym zawodnikiem będzie Son. Sona możemy kupić za 130 milionów, ale ja w to totalnie nie wierzę. Myślę, że trzeba dać 140 co najmniej. Jego wartość to 104 miliony. Przekonajmy się sami. Jak na to, że Tottenham nie radzi sobie jakoś mega dobrze w tym sezonie, to mamy dwóch ich zawodników. To jest ciekawe. Dajmy im 120. I oczywiście dajmy jeszcze mój ukochany procencik. Chyba raz tylko się udało zrobić z tym procentem coś sensownego, ale próbuję cały czas. Kto by się spodziewał, że się nie zgodzą. Co ty na to? No nie, oni w ogóle nie schodzą z tych cen. No jaki w tym jest sens? O 2 miliony zejdzie na 100%. Kurde felek. A wy mówicie, że jestem głupi. Ciekawe. No czemu oni już nie proponują sami? Sona już raczej mamy, dokładnie tak, Son się zgadza i jego facią. A jeszcze zobaczmy Sona w koszulce Brighton, dla formalności. Wtedy jak pytałem ten, że powiedziałem, że coś tam, dla, i to miało być dla formalności. Tak, to kupiliśmy go za 168 milionów, tego Sona, o tego. No nieźle wygląda już ta jedenastka. To teraz kupmy Salaha. Za ile? Dobra. Dobra, dajemy tutaj 140. 140 i 25% od sprzedaży. Dajemy równo 200 milionów, żeby było łatwiej później liczyć. Dobra, Jurgen Klopp się zgodził, całe szczęście. No i w końcu zaproponował. Salah, uwielbiam cię. Git, chyba że mnie naciągnął na kasę, no to trochę słabo. Ale chociaż nie musiałem tego ustawiać. No przepraszam, że to powiem, ale Salah wygląda jak bezdomny. Powiedział to Skydu. Próbujmy kupić teraz, no teorii najdroższego zawodnika w tym odcinku, tak mi się wydaje. Czyli Kevina De Bruyne. Jego wartość 127,5 miliona. No i po raz kolejny spotykam się z Guardiolą. Po raz chyba piąty przyjeżdża do mnie i zbija ze mną szósty raz piątkę. No nie wiem, czy od razu 200 nie dam. Dam 200 od razu, bo po co się tak czaić. Dajmy procent, tak żeby był. Ej, kasa mi się kończy. No nie. Robimy teraz tylko tak, żeby było łatwiej liczyć. 220 milionów, to i tak będzie najdroższy dzisiaj kupiony zawodnik, bo Bruno będzie na pewno tańszy. Ale zobaczmy, czy się Guardiola zgodzi. Zgodził się. Tak się bałem tego właśnie. Muszę kogoś zwolnić, ale nie mogę zwolnić. Muszę sprzedać. No a piąteczki będą zbijane, a jednak nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ręki jeszcze mi nie poda. Co za... Brzyko. Złożyłem, raczej powinien się zgodzić. Tutaj bym się zdziwił, szczerze mówiąc, jakby się nie zgodził. No i się zgodził. I kupiliśmy go za 220 milionów. Tak? Czy nie? Tak, to jeszcze Bruno i będziemy mieli wszystkich i będzie trzeba przesymulować sezon, bo jestem ciekaw, czy taka jedenastka, w teorii najlepsza, Premier League w tym sezonie, wygra Premier League, bo to może być różnie. Ile on kosztował? Dał na początku 150. Dobra, spotkamy się drugi raz, ale teraz tak nie odpuszczę. Ej, nie mam kasy. Nie wiem, dobra, daję zero kasy i proponuję im...
Modera. Przed chwilą Rashford grał u was. Nie no, zakończ negocjacji, co on... Brzyko. Kolejna próba numer 3 kupienia Bruno. Oby się udało. 150, złóż ofertę. Co? Aż tyle? Daję tyle. Chłopie no. Chcę coś pizdyczka delikatnie. No i się zgodzi. Mogę dać mniej. Kur, co ja zrobiłem? Ej, przysięgam, że niechcący to zrobiłem. Ja pie... Brzyko. Co za idioto. Tutaj akceptuję, no i kończymy w końcu te transfery po godzinie. Dobra, mamy już wszystkich, jak sami widzicie. Znaczy, jeszcze nie widzicie. Czekajcie. Ej, Bruno ma fajny tatuaż. Serio. I kupiliśmy go za 190 milionów. Dobra, i tak wygląda cały skład. No chyba lepiej by się tego nie dało ułożyć. No wydaje mi się, że nie. Ale zobaczymy sobie, jak ten skład sobie poradzi. No i jeszcze macie tutaj ławkę, żeby sobie zobaczyć. No i co, ja sobie to szybko podsumuję, policzę na kalkulatorze, bo aż tak mi się nie chce używać mózgu, żeby liczyć w pamięci. Wydała na to prawie 2 miliardy. Czajcie? Aż tyle wydała na całą tą drużynę. A jakby były to tocy, nie wiem jakby to wyszło naprawdę. To by była już przesada, ale jestem w szoku, że aż tyle wyszło. Ja myślałem, że tutaj się zamkniemy przy miliardzie takim równym. Koniec sezonu. Zobaczymy, czy tocy z Premier League podbiją właśnie tą ligę, ale zacznijmy sobie od pucharu, żeby było ciekawiej. FA Cup, czwarta runda. 11 toców z Premier League wygrywała z Burnley 5-0. W piątej rundzie wygrywają z Norwich 3-2. Przecież to nie ma sensu. Szósta runda pokonali Arsenal, ale też ledwo. W półfinale pokonali Aston Villa, tutaj 3-0 na spokojnie. I w finale zmierzy się Chelsea z właśnie naszym zespołem z Totsów. No i wygrali. Wygrali FA Cup, więc mamy jedno trofeum. Jeżeli chodzi o Carabao Cup, mogę ich wrzucić do Ligi Mistrzów. To dwa sezony na pewno muszę przesymulować. Druga runda. Pokonali... Wycombe? Nie wiem jak to się czyta. Kaczki. Dobra, w trzeciej rundzie. A, przegrali z Leicester. Pokażę wam kto wygrał. Premier League. Oni są na miejscu drugim. Liverpool wygrał całą tą ligę i trochę beka, że w teorii najlepsi zawodnicy z Premier League nie wygrali Ligi Premier League. Jak oni są najlepsi, to w teorii powinni wygrać. To Harry Kane był najlepszym strzelcem Premier League. Systa, De Bruyne i Fernandes, to też mnie jakoś nie dziwi. Funes Mori jeszcze się znalazł z Fulham. Czyste konta Ederson. A jeszcze z ciekawości chcę wiedzieć, jak się rozwinęli ci zawodnicy. Nie no, w sumie jeżeli chodzi o jakiś rozwój, to niezbyt tutaj cokolwiek widać. Jestem zawiedziony. No trochę się rozwinęli, trochę skład się zmienił, ale myślałem, że tutaj Fofana na przykład będzie miał ocenę o wiele wyższą. A dostał tylko plus 2. Dobra, ale zobaczmy sobie, jak wyglądał ten sezon, bo już się zakończy. Moja ocena nieciekawa. Wydaje mi się, że zaczniemy od tego, co ostatnio, czyli FA Cup. Tutaj pokonaliśmy Sheffield Wednesday, Sówki tak zwane, Team Sówki. Trzecia runda, znaczy czwarta, co ja dzisiaj mówię. I tutaj remisik z Luton Town, jeden do jednego z Luton Town. Tocy z Premier League. I tutaj ledwo się udało wygrać, ale co tu się wydarzyło? Runda piąta. Pokarny wygrywamy z Liverpoolem, no mecz niezwykle ciekawy. Z Brentford tutaj na spokojnie, półfinał był z Leicester, tu też na spokojnie i finał Tottenham. Tocy z Premier League i tutaj Tottenham wygrał niestety. Więc trofeum nie mamy, ale może gdzieś indziej się uda coś przyknużyć. Graliśmy z Huddersfield, w czwartej rundzie przegraliśmy z Blackburn? Z Blackburn? Jak to możliwe? W Lidze Mistrzów byliśmy w grupie A z Interem, Sportingiem i Laskiem. Wyszliśmy z grupy, a po grupie graliśmy z Barceloną i tutaj przygoda się zakończyła, więc tocy z Premier League nie poradziły sobie z Barceloną. Okej. Okay. Dobra, a teraz liga na koniec. Ja widziałem niestety, kto wygrał, albo stety. I całą ligę wygrał ponownie Liverpool. No tutaj większa strata punktowa. W najlepszych strzelcach tym razem nie było Harry'ego Kane'a, znaczy był, ale na piątym miejscu dopiero Pulisic był najlepszym strzelcą. To jest ciekawe. W asystach Kane, w czystych kontach Ederson na czwartym miejscu i jeszcze Liga Mistrzów, ale tam też raczej marna szansa, żeby ktoś z naszych zawodników był. O nie, najlepszym strzelcą został Harry Kane, gdzie nasz zespół odpadł w 1/8. To jest dziwne, bo Harry Kane w 8 spotkań strzelił 8 bramek. Co za pojeb. Zobaczmy, jak się rozwinął cały zespół. No lepiej to wygląda, Vardy już tylko 81 overall, no to nie tak lepiej. Koniec trzeciego sezonu. W FA Cup aktualnie Brighton wygrywa z West Hamem w trzeciej rundzie. W czwartej rundzie wygrali z Norwich. W piątej rundzie wygrali z Manchesterem City. To chyba trzeci raz pod rząd może być finał. A, jednak nie. No to zobaczmy. Carabao Cup. Carabao Cup, no kur. W trzeciej rundzie nasz zespół Totsów wygrał z Wolverhampton, a w czwartej rundzie obstawiam, że chyba przegrali dokładnie tak z Chelsea, więc aktualnie w sumie po tych trzech sezonach mamy tylko zdobycie FA Cup. No średnio.
Tutaj widzimy, że w Lidze Mistrzów udało się wyjść z grupy bez problemu. Był tylko jeden remis z Dynamo Zagrzeb, co ciekawe. Nie wiem, jak to się wydarzyło, ale tak było. A w 1/8 zmierzyliśmy się z Bayerem Leverkusen i tutaj bez problemu sobie poradziliśmy w 2 meczu 5-1. W ćwierćfinale pokonaliśmy Lazio, a w półfinale pokonaliśmy jeszcze Barcelonę i graliśmy w wielkim finale. I w finale wygrało niestety Atletico, no finał przegrany, szkoda, bo to by było fajne, jakby udało się wygrać Ligę Mistrzów w tym odcinku. Tak nie było, a zapomniałem zobaczyć Premier League. A Premier League wygraliśmy. Premier League wygrywał właśnie najlepszy zespół Totsów. Zespół Totsów, po prostu, z Premier League. Udało się wygrać, więc mamy po 3 sezonach tylko 2 trofea. To w najlepszych strzelcach Premier League znalazł się Harry Kane. Wyjazdy tak najlepszy był Richarlison z Manchesteru City, co ciekawe tutaj. W czystych kontach był Loris, tyle samo co Ederson. To jeszcze Liga Mistrzów, bo tam jest szansa na coś. No i dokładnie tak, w czystych kontach najlepszy był Ederson i to jaka różnica. No, drugi był Gulashi, 4 czyste konta, a Ederson aż 8. No nieźle. Asysty De Bruyne i strzelcy Harry Kane. To pomimo tego, że nie udało nam się wygrać Ligi Mistrzów, to w każdym aspekcie nasi zawodnicy byli najlepsi. Trochę smutne. To jeszcze zobaczmy, jak zespół się zmienił. No, zespół aktualnie prezentuje się w następujący sposób. Tak to się prezentuje. Fofana dalej 80 overall. Co z nim się stało? A Vardy zakończył karierę w ogóle. I grał małpa. Nie wiem, co się stało z Fofaną, ale na pewno wiem, co się stało z tym odcinkiem, ponieważ się kończy. Mam nadzieję, że ktoś wytrzymał do końca i napisze, no możecie napisać, po czym jest ten korek. Jeżeli chcecie, to zrobię w następnym filmie Tocy z La Ligi. Ale to tylko, jeżeli będziecie chcieli. Wytrzymałeś? Do końca zostaw subskrypcję, zostaw lajka, padaj na Instagrama, Discorda. Mówi do was Skydum. Na razie. Cześć i czołem. Po!